czcisz mnie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, kocham Cię. Do swojego serca mocno przytul mnie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, kocham Cię. W miłosierdziu swoim nie opuścisz mnie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, kocham Cię. Do swojego serca mocno przytul mnie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, kocham Cię. W miłosierdziu swoim nie opuścisz mnie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, kocham Cię. Miłość swojego serca mocno przytul mnie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, kocham Ciebie. W miłosierdziu swoim nie opuścisz mnie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, kocham Cię. Do swojego serca mocno przytul mnie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, kocham Cię. Do swojego serca miłosierdziu swoim nie opuścisz mnie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, kocham Cię. Do swojego serca mocno przytul mnie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, kocham Cię. W miłosierdziu swoim nie opuścisz mnie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, kocham Cię. Do swojego serca mocno przytul mnie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, kocham Cię. W miłosierdziu swoim nie opuścisz mnie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, kocham Cię. Do swojego serca mocno przytul mnie, mocno przytul mnie. I oklaski dla Pana. Panie, chwała Tobie. Zmartwychwstałeś i żyjesz. Jezus jest naszym Panem. Jesteś Królem naszym i Panem. Niepokalane serce Maryi zwycięży. Niepokalane serce Maryi zwycięży. Niepokalane serce Maryi zwycięży. Ku chwale serca Jezusa. Ku chwale serca Jezusa. Ku chwale serca Jezusa. Amen. 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 Także teraz proszę usiądźcie. Więc za chwilę będzie czas na świadectwa. Już o tym wspomniałem. Zachęcam do tego, aby publicznie podzielić się tym, co dobry Pan uczynił dla Ciebie, czy może dla Twoich bliskich. I też dobrze byłoby na początku zawsze przedstawić się i świadectwa proszę bardzo właśnie też tak na i teraz i na przyszłość, bo niestety czasami się zdarza, że ktoś może tak za bardzo się wydłuży w świadectwie, chociaż nie mówi źle, ale może tak za długo. Więc proszę, żebyście właśnie skupili się na tym, żeby te świadectwa były właśnie takie po prostu w sam raz, żeby prosić krótko Ducha Świętego, żeby pomógł Tobie to świadectwo wypowiedzieć. Żeby było wiadomo, co Bóg uczynił właśnie dla Ciebie, dla rodziny, na końcu oddając chwałę Bogu, Maryi. Tutaj będzie przy mnie, tutaj jest przy ambonce, jest nasza siostra, tutaj jest obecna.
nasza Celinka, żeby jeszcze dane świadectwo zweryfikować. Tutaj mówię dla tych, którzy też są na zewnątrz, kościoła, że właśnie tutaj w kościele przy Ambonce będzie można złożyć świadectwo i jak ktoś z zewnątrz chciałby przyjść, no to właśnie to na pewno proszę, żeby też takim osobom w razie czego zrobić przejście przez kościół tutaj do Ambonki i naprawdę, żeby się nie bać, bo mamy się bać tylko grzechu i zła i tego, co jest przeciwko Bogu, ale nie powinniśmy bać się tego, co Boże, co Bóg uczynił, bo trzeba to rozgłaszać na dachach całemu światu. Nawet jeżeli ktoś ma właśnie też pisemne świadectwo, to nawet może tym lepiej, bo po prostu się przeczyta, to też na przyszłość. Miłość, miłosierdzie. No to jest moje trzecie świadectwo, które składam w tej wspólnocie, ale mogłabym chyba tych świadectw mówić na każdym spotkaniu i jest bardzo dogodny czas na to. Tak pokrótce, żeby się nie zewnętrzniać, ale to jest bardzo istotne, żeby opowiedzieć jakby sedno sprawy. Bo ja wychowałam się w takiej rodzinie niepełnej, gdzie ojciec kapitulował i wyjechał w świat. Była sama matka i zawsze był dom pusty. Nie było rodzeństwa. I tutaj przyjechałam w 2013 roku i takie słowa usłyszałam. Właściwie to one były takim uwieńczeniem tego, co wcześniej odczułam w swoim życiu. Bo pracowałam w firmie, gdzie moja koleżanka przy biurku jednego razu na 40 urodziny powiedziała coś takiego. Mój tata wziął mnie wczoraj na kolana. No, ja sobie tak pomyślałam, jak to? Taką starą babę wziął na kolana. Ale te słowa we mnie pracowały, bo ja nie wiedziałam, co to znaczy, że ojciec bierze na kolana. I one mnie poruszyły bardzo. Bo całe życie myślałam, że to jest normalne, że nie ma ojca. A te słowa właśnie tak przeniknęły mnie, że osoba 40-letnia jest brana do ojca na kolana. No i przyjechałam tu na spotkanie. I Pan Jezus powiedział mi przez ojca Daniela, to nic, że nie miałaś ojca. Teraz ja będę twoim ojcem. Bóg będzie od dzisiaj twoim ojcem. I to nic, że brakowało ci matki. No, moja mama była samotna, więc w tamtych czasach było trudno. Pracowała na kilka etatów, nigdy jej nie było w domu. Dom był zawsze pusty. No i dokończył, teraz Maryja będzie twoją mamą. No i tak, rzeczywiście tak było. Bóg w taki osobisty sposób do mnie przychodził. Czasami, gdy modliłam się za bliskich, zdarzało się, że mówił w sercu. Modliłam się za syna przed zdaniem na studia. I mówiłam, co to będzie, Jezu, teraz? Piłam sobie rano kawę i On przychodził i mówił w moim sercu. Mówił, o wszystko się zatroszczyłem. I rzeczywiście, syn skończył studia, ma bardzo dobrą pracę. Mówił też przez moje serce do mojego męża. Mówił, tyś mój. No, tak cały czas Pan Jezus objawiał się w moim życiu i powiem wam taką rzecz. Ja po wielu latach jakby nawiązałam taki niebezpośredni kontakt z ojcem, moim naturalnym. Poznałam też w taki niebezpośredni sposób, ale poznałam telefonicznie czy mailowy jego rodzinę i jego samego. I powiem wam, że
Ja bym nie zamieniła tego ojcostwa, które mam od Ojca Niebieskiego na to ziemskie. Nigdy bym nie zamieniła. I jeszcze jest jedna taka rzecz, bo dzisiaj jest kryzys ojcostwa w ogóle. Nasze dzieci nie mają ojców. Ojcowie biegają, żeby zapewnić nam byt. Więc te dzieci są wychowywane bez ojców. To jest szalenie ważne, żebyście panowie, ojcowie troszczyli się o swoje dzieci. I jeszcze jedna taka rzecz, która dzisiaj tu mnie sprowadziła naprawdę na to miejsce. To jest taki żal do ojców, którzy opuścili nas duchowo. Wyście nas, kapłani, bardzo poranili. Nie zdaliście egzaminu ojcostwa. Zostawiliście nas, zamknęliście kościoły przed nami. Kiedy potrzebowaliśmy Boga najbardziej, wyście nas porzucili. I chciałam wam powiedzieć z tego miejsca, uczcie się od prawdziwych ojców duchowych, takich jak tutaj mamy. Zamiast ich krytykować, zamiast nas ganić, że przyjeżdżamy tutaj, wiedzcie, że Bóg nam da prawdziwych ojców. On będzie dla nas ojcem za was i da nam swoich pasterzy, którzy będą ojcami też za was. I proszę was, przestańcie się bać. Miejcie odwagę, jak ci kapłani, przeciwstawić się światu, bo wy idziecie w posłuszeństwie światu, a owce giną. Owce idą na rzeź. Więc jako ojcowie weźcie się po prostu w garść, bo czas na to. A jeszcze jedna rzecz, którą bardzo właśnie tak z radością chcę powiedzieć. Kiedyś była taka procesja fatimska i ja byłam tam w końcu tego korytarzyka przed kościołem i stałam sobie tak bardzo blisko. I ojciec Daniel szedł z figurą Matki Bożej Fatimskiej. I ja patrzyłam, z jaką miłością on patrzy na tą Matkę Bożą, jak się do niej uśmiecha tak prawdziwie. I poczułam w sercu, to jest taki dar właśnie też, który tu dostałam. Nie wiem, jak się nazywa, czy to jest rozeznawanie duchów, ale po prostu jest tak, że jestem przy kimś i czuję jego emocje, jakoś to, co w środku wyraża. No i ta miłość ojca Daniela do Matki Bożej, ona mnie tak przeniknęła i takie jakby promienie ze mnie błysnęły, bo to było piękne doznanie miłosne, jak ojciec kocha Maryję. I teraz taka odpowiedź na to, czy Maryja chce, żebyśmy my tutaj przyjeżdżali. Otóż Maryja na tę miłość ojca Daniela odpowiedziała, ale jak ona pokazała, jak kocha ojca Daniela, to już nie mogłam znieść tego i dostałam taki spoczynek z radością i z takim śmiechem. To było nie do zniesienia po prostu. Ta miłość się wylała. Także taka jest odpowiedź właśnie. Tu nas matka przyprowadziła, tu nas ojciec przyprowadził. Tutaj tutaj sobie te serca zranione takim oszukańczym ojcostwem, które nas zdradziło. I w świecie takim fizycznym, i w świecie duchowym. My tu rany swoje leczymy, więc liczymy na to, że wy kapłani jakby dorównacie tym kapłanom, którzy nas tutaj prowadzą duchowo. Chwała Panu. W międzyczasie krótkie ogłoszenie. Prosimy o przestawienie samochodu Audi Kombi OMI 35098, żeby przestawić ten samochód. Bardzo, bardzo dziękujemy za to świadectwo naszej siostry o doświadczeniu właśnie Ojcostwa Bożego w tym miejscu, za doświadczenie obecności Maryi, więc to też jest takie bardzo dla nas, również i dla mnie bardzo takie pocieszające, umacniające, że przeżywamy
właśnie tą rzeczywistość duchową, naprawdę, to nie jest tak, że coś sobie wmawiamy, że to jest jakieś złudzenie religijne, ale to jest prawdziwe doświadczenie obecności właśnie Pana Jezusa i Maryi. Nieprzekazywalne może tak zawsze słowami, ale to nam wystarczyło, że w kilku słowach właśnie nasza siostra to jednak mimo wszystko wyraziła. Dlatego właśnie, wiadomo, dzisiaj była procesja z Panem Jezusem, ale też również będzie w maju, również wróci nabożeństwo fatimskie, też będzie również procesja fatimska, więc też na to spotkaniach będziemy czekać i to przeżywać. Teraz kolejne świadectwo, tak? Miłość i miłosierdzie. Mam na imię Ania. Przyjeżdżam bardzo często. Powiem ostatnio, jakie doświadczenia Pan Jezus uczynił. Modliłam się za taką siostrę, która ze mną przyjeżdża. Była chora na nowotwór. Prosiłam Ojca, żeby modlił się za nią. Przyjechała tu któregoś razu ze mną. Tak mnie bardzo dotknęły te słowa, bo 3 lata temu została tutaj uzdrowiona z nowotworu. Później zapragnęła dzieciątka, bo chciała dać życie. Bo w tym miejscu została uzdrowiona. Pan Jezus ją uzdrowił. Później okazało się, że urodziło się dzieciątko. Majeczka ma 3 lata. Później okazało się, że znowu zachorowała. Zaczęła ze mną tutaj przyjeżdżać. No i bardzo słaba była, bo nie radziła sobie. Powiedziała, że jeżeli będzie to wola Boga, to niech ją powoła, ale tak to wiedziała, że dzieciątko w takim wieku i tutaj mąż taki wspaniały. No i prosiłam Ojca o modlitwę, zaprowadziłam ją do Niego, bo jak ona mi wtedy mówiła, że chciałaby się pożegnać, zaczęła większe ubranka kupować dla dziecka, bo chciała, żeby mąż jakoś poradził sobie. I tak mnie te słowa dotknęły, bo po stracie swojego brata bardzo to przeżywam. Dziękuję Bogu za 26 lat każdego dnia jego życia. Ale tak bardzo gorliwie modliłam się za nią. I wierzyłam, że Pan Bóg, jeżeli to będzie Jego wola, to uczyni ten cud. Później pojechałam do Meczugorii na Sylwestra. Zawiozłam osoby, które też właśnie to była intencja, głównie za nią. I ona później w międzyczasie znowu dostała guza kolejnego. Lekarze powiedzieli, czekała tutaj na wyniki, w ogóle zginęły wyniki po przyjeździe stąd. Później okazało się, że ma kolejnego guza na szyi. I pamiętam takie słowa, do niej powiedziałam, bo dużo z nią rozmawiałam. Taki sznur modlitewny, zawsze kogoś prosiłam o modlitwę, bo ja nieustannie się modlę, ale też wierzę, że Pan Bóg osoby, które mi stawia na mojej drodze życia, to tak mnie to umacnia i wiemy, że jedno za drugie się modli i wierzymy, że Pan Bóg, jeżeli to jest Jego wola, to uczyni ten cud. Pamiętam takie powiedziałam, słuchaj, nie znamy wyroku Bożego, co Pan Bóg będzie chciał, to uczyni, ale tak mi przyszło wtedy do serca na modlitwie różańcowej, bo bardzo często, znaczy cały czas praktycznie jestem na modlitwie różańcowej, bo odmawiam, nie wiem, która już nowennę pompejańską podjęłam, czy za nią 30, któraś, nie wiem, już nie liczę. Zaczęła błogosławić to miejsca, gdzie miała miejsce chore na szyi i ten guz, który miała być wycięty, czekała na wyniki. Okazało się później, że ten guz na szyi po kilku błogosławieństwach, co dała mi właśnie wodę święconą, olej i pokazała mi pić wodą święconą, bo też to w domu praktykuję. To okazało się, że po 2-3 dniach ten guz całkowicie jeden zniknął, a drugi, który jej wycięli, to był w ogóle tylko do wycięcia, był niezłośliwy. I tak została tutaj napełniona tym Duchem Świętym i w ogóle jaki Pan Bóg czyni cuda, to taka silna się zrobiła. Teraz modlimy się o takiego Wiktorka, który też przyjeżdżają. Tu przyjechali rodzice z nim. Byłam na rekolekcjach cały tydzień i prosiłam Ojca właśnie o modlitwę za tego Wiktorka. I rodzice też nie mieli takich bardzo szans, bo duża kwota pieniążków. I rano byliśmy, pamiętam, przy śniadaniu, pokazałam to zdjęcie Ojcu. I za chwilę po południu ona się do mnie dobija, ja nie odbierałam, bo tutaj dzieci przedstawienie miały. I później okazało się, że rodzice Nadii, której odeszła do domu Pana, to przekazali te pieniążki dla Wiktorka, który może wyjechać na operację za granicę. Że to jest nadzieja, po prostu iskierka, że Pan Bóg czyni te cuda, że jeżeli nieustannie trwamy na modlitwie,
prosimy Pana Jezusa, nie wiemy, że wyrok Boży, nie wiemy, jaki Pan Bóg uczyni, ale wiemy, że jeżeli pragniemy mocno serca i modlimy się, to przyjmujemy to, co Pan chce. I wierzę, że Pan Bóg nieustannie te cuda w tym miejscu czyni, bo to jest piękne miejsce. Jeżeli by nie chciał tego miejsca, to nie utrawiłby tyle cudów. Każdy tylko atakuje to miejsce, mnie też prześladują, ale nie poddaję się. Przyjeżdżam i będę przyjeżdżać. Każdemu to mówię. Doświadczenia, które mam w życiu, niektóre są bardzo trudne, ale przyjeżdżam, umacniam się. W ogóle to przyjeżdżam z córką, z synem, chociaż córka teraz mniej przyjeżdża, bo dużo nauki ma przed maturą. Ale wierzę, że chodząc do kościoła i przyjeżdżając w to miejsce, to jest najpiękniejsze, bo cieszę się bardzo, że Kornel też tyle tutaj się nauczył. Idzie do szkoły, mówi, opowiada o tym miejscu. I wierzę, że Pan Bóg nieustannie czyni te cuda, jeżeli tak mocno chcemy. Chwała Panu za to miejsce, za ojca Daniela, ojca Grzegorza. Nieustannie modlę się za nich, bo kiedy ojca poproszę, też modli się za mnie zawsze koronką do krwawy głos, bo to jest piękna modlitwa, tu się od niego nauczyłem. I wierzę, że jeżeli Pan Bóg chce, to uczyni to, chociaż nie wiemy, jaki wyrok jest Boży. Sam jak i za mojego brata. Dziękuję Bogu za wszystkie, które stawia na mojej drodze życia, bo tyle osób, którzy mnie wspierają, chociaż rodzina mnie często odrzuciła. Ale teraz już jest na dobrej drodze, bo widzą, że i tak nie zmienią tego. Nikt mnie samochodu nie zabierze, chociaż się popsuł teraz, ale i tak przyjeżdżam. Chwała Panu za ojca Daniela, za ojca Grzegorza. Niech Pan Bóg im nieustannie błogosławi. A Maryja, nasza ukochana mama, okrywa swoim płaszczem miłości i prowadzi nas wszystkich do swojego Syna Jezusa. Chwała Panu. Dziękujemy Ani. Teraz kolejne świadectwo Mariusza. Cienka będzie kontrolować już jeszcze go. Boję się składać świadectwo, powiem szczerze, mam na imię Mariusz. Przyjeżdżam od kilku lat. Zacząłem od Przeprosznej Górki. Pamiętam, jak byłem pierwszy raz, to mówię, matko jedyna, gdzie jest autokar? Ale później z czasem, jeżdżąc na halę, wielokrotnie prosiłem Jezusa o uzdrowienie. To, żeby moje życie się pozmieniało. I mówię, fajnie by było kiedyś złożyć jakieś świadectwo. No i przychodzi taki dzień jak dzisiaj, w którym właśnie chcę złożyć świadectwo. Wiadomo, że w życiu najciężej jest powiedzieć prawdę taką o swoim życiu. Kilkanaście lat temu zacząłem, jak nie wiedziałem, co w życiu robić, zacząłem chodzić do wróżek, na tarota, na runy. Narobiłem sobie tak w życiu później, z czasem, takich problemów. I teraz po latach, po przeanalizowaniu tego, oczywiście żałuję tego bardzo, no ale odwróciłem się wtedy od Pana. Żyłem dla zła i to zło mnie tak wyprowadziło. Tyle problemów, tyle chorób. Ale przyjeżdżając tutaj, stopniowo Pan Jezus mnie uwalniał. Na początku zabrał ode mnie alkoholizm. Bluźnierstwa. Później z czasem zostałem, nie słuchałem ani księży, ani biskupów, przyjeżdżałem w dalszym ciągu, zostałem uzdrowiony z depresji, zaburzeń lękowych, z nadciśnienia tętniczego. No lekarze po prostu nie wierzyli, że z najwyższych dawek, jakie tylko są możliwe w tych chorobach, z dnia na dzień na zero, na niebranie nic. No i zacząłem teraz chodzić do kościoła i przyjmuję najlepszy legio, jaki jest na świecie, Eucharystię. I to jest właśnie cudowne. Chodząc codziennie do kościoła, wiesz, też wiele widzę błędów księży. No na przykład zdarzają się takie przykre sytuacje, ale sam ze swojego życia muszę niestety opowiedzieć, bo tutaj to miejsce jest prześladowane. A my jako Polacy powinniśmy być dumni, że mamy takie miejsce, w którym dokonywane są takie cuda, którego ja jestem właśnie żywym przykładem. I powiem też o przykrych takich sytuacjach księża, którzy mówią, nie jeździ do ojca Daniela i tak dalej. A później sami po pijanemu mszę odprawiają. No, i to wtedy ręce opadają, jest przykro. Dlatego chciałbym
podziękować Panu Jezusowi i Maryi za uzdrowienia i za wiele licznych cudów, które dokonały się w moim życiu. Ja oczywiście będę przyjeżdżał tutaj i wierzę, że dokonały się codzienne. Chwała Panu. Także dziękujemy Mariuszowi za to świadectwo. I teraz kolejne. Miłość, miłosierdzie. Jestem Bogdan z Łomży. Na spotkanie pierwszy raz przyjechałem, tak zwane przypadkowo, bo nie ma przypadków. Ja po prostu jechałem spotkać się z koleżanką, która mieszkała w Gliwicach. Mieliśmy się spotkać w Częstochowie. No i tak się złożyło, że powiedziałam tej pani, która akurat się pojechałem z pielgrzymką, która jeździła na te spotkania. I z nimi powiedziałem organizatorce, pani w swoim kierunku, a ja pójdę w swoim kierunku. Ona mi powiedziała, mówi tak, panie Bogdanie, jeżeli pan pójdzie w swoim kierunku, to niech pan się liczy z tym, że pan do Łomży nie wróci. No i po prostu my razem z tą koleżanką trafiliśmy wtedy do sanktuarium świętego Józefa. To był 2012 rok. No i tak to się zaczęło. Zaczęło się moje przyjeżdżanie tutaj. No i teraz powiem świadectwo. Zostałem to było w listopadzie, w grudniu byłem, bo już potrzeba była przyjeżdżania na te spotkania. Po prostu musiałem przyjeżdżać. I to było w grudniu na drugie spotkanie. Później w styczniu ta pani do mnie dzwoni, organizatorka. Mówi, panie Bogdanie, może pan by pojechał z nami. Jest spotkanie przez internet. Będziemy się modlić. No i pojechaliśmy, modliliśmy się grupą 9-osobową. Była modlitwa o uwolnienie. Ja wtedy sobie bardziej tak siedziało się na dywanie nie to klęcząco, bardziej tak klęcząco, siedząco, tak żeby było wygodnie. Nie? Jest modlitwa uwolnienia i w pewnym momencie zaczyna mnie przeszywać taki dreszcz. Zaczyna to się od stóp, taki coś, dreszcz to może mało powiedziane, to jest coś takiego, tak jakby jakieś druty przeszywające od stóp, które w dwóch nogach i tak to powoli szło dookoła ciała, szło do góry, doszło do kolan, no to pozycję zmieniłem, żeby to przeszło. Nie. No i właśnie, i to, a to nie przeszło, to przeszło tak powoli, szło przez całe ciało, doszło. Tak. I właśnie na tej modlitwie o uwolnienie zostałem uwolniony od internetu, ponieważ ja masowo produkowałem niedobrą muzykę, którą wrzucałem na film, na portal, na YouTube. I było w czasie tego uwolnienia ojciec Daniel, właśnie wspomniałem ten dreszcz, który przeszedł i później ojciec Daniel mówi, zaczęły mi łzy kapać na podłogę, później ojciec Daniel mówi, teraz Pan Bóg uwalnia Bogdana. No i właśnie po tym uwolnieniu ja nadal zacząłem tworzyć to, uwolnienie było, to było, no dobrze. Ale jeszcze ojciec Daniel mi powiedział, więc muszę to skrócić. I usunąłem te wszystkie te złe filmy, które miałem na YouTube i zacząłem tworzyć, dostałem charyzmat ewangelizacji, pieśni uwielbienia, które, przepraszam, bo to te pieśni uwielbienia, które wstawiam na profil YouTube, to są wspólnoty miłości, miłosierdzia Jezusa, także robiłem to nie... Także przepraszam za wspólnotę, bo robiłem to bez waszej zgody. Przepraszam ojca Daniela, że i te pieśni są do chwili obecnej. Także chwała Panu. Czyli to jest ten słynny Bogdan z Łomży na YouTubie ten. To jest... A jak tak chciałem go poznać.
Miłość i miłosierdzie. Mam na imię Basia i na spotkania przyjeżdżam od 2014 roku. Pierwszy raz byłam w marcu, jeszcze jak było u świętego Józefa i z tego spotkania pamiętam tyle, że była wichura i nic więcej. Przyjechałam tutaj do Czatochowy i Pan Jezus dał mi tą łaskę, że byłam tutaj blisko i mogłam być blisko ołtarza. I wtedy tak mnie dotknął Pan Jezus, jak zobaczyłam ojca Daniela, jak patrzy na Pana Jezusa, to ja nie mam dużo wiosen, ale nie widziałam do tej pory takiego kapłana, który by tak kochał i tak patrzył na Pana Jezusa. To, i wtedy po tym spotkaniu już w autokarze Pan Jezus mi uświadomił, że Pismo Święte leżało na półce nieruszone, a ja po 2 godziny pykałam pasjansa albo jeszcze machiongi jakieś tam, bo szłam odpoczywać, nieraz zmarzłam. Miałam wtedy dużo lat i wstyd mi teraz i przed wnukami, i przed wszystkimi, ale przyznaję się do tego, że tak było. I wtedy od tamtej pory, to już minęło prawie 10 lat, będzie w marcu, ani razu nie siadłam przed komputerem, żeby grać. Robię tylko przelewy i na tym się kończy mój kontakt z internetem. 12 lat leczyłam się na arytmie. Brałam różne leki. W marcu miałam zaburzeń komorowych prawie 14 tysięcy. Robiła mi kardiolog badanie w maju prawie 15 tysięcy. Zmieniła mi leki. No i tak to trwało do czerwca 2014. I moje tętno było 40 i ani razu więcej. Na żadnym automatycznym aparacie do badania ciśnienia nie dało się rady zmierzyć, bo taki miałam rytm, tak mi wypadało. Na tym spotkaniu modliliśmy się w trójkach i ojciec mówi, a teraz Pan Jezus leczy osoby chore wewnętrznie i na serce. Ja w tym czasie miałam spoczynek. Jak wstałam, a były przy mnie 2 pielęgniarki, to moje tętno 72 równiutkie i do tej pory, i prawie w czerwcu będzie 10 lat, jak już nie biorę leków żadnych. Mam tutaj wyniki badań. Mam Holtera, który ma zaburzeń 17, a resztę 0,0. I jak proszę mojego lekarza, żeby dał mi skierowanie do kardiologa, bo mówię, bo chciałabym się sprawdzić, a on mówi, a ja nie jestem wariat, z czym ja panią wyślę? Mówi pani, mówię, to nie, ja nie mam powodu, żeby panią tam wysyłać. I rzeczywiście, bo sprawdzam sobie tętno, jest równiutkie od tamtej pory. Nie choruję. I chwała Panu. A tu mam jeszcze wyniki badań, oryginały, na dowód, że nie są tutaj rzekome uzdrowienia, tylko uzdrowienia faktyczne i to zostawiam jako dowód. Miłość i miłosierdzie. Mam na imię Ania, jestem tutaj we wspólnocie. Byłam jakiś tam czas temu, pewno 6 tygodni czy ileś. Mówiłam o tym, że po 5 latach podziękowałam Panu za to, że uzdrowił mi kiedyś 5 lat temu prawe kolano. A dzisiaj przychodzę podziękować Panu Jezusowi, podziękować Ojcu Danielowi, Ojcu Grzegorzowi i wszystkim tym, którzy się modlili, bo moje lewe kolano też jest uzdrowione. Był taki czas, 9 miesięcy męczyłam się z kolanem, przewróciłam się w czerwcu zeszłego roku. Kolejne, miałam uszkodzone wiązadło krzyżowe i łękotkę. W lipcu jeszcze doszło do skręcenia tego kolana, no bo chodziłam też o kuli, właściwie ciągnęłam nogę za sobą. Kolejne miesiące były bardzo trudne, bo szłam i nagle kolano mi się złamało jakby i nie byłam w stanie iść, nie było stabilności w tym kolanie. No i gdzieś tam w październiku nasza siostra Ela pomogła mi znaleźć dobrego ortopedę,
który sam naprawił jej kolano. I zaczęłam się leczyć. Jeździłam bardzo daleko do tego lekarza. W końcu nic nie było lepiej. Cały czas ból, cały czas brak stabilności w tym kolanie. I miałam wyznaczoną operację na 21 marca. I jak tutaj przyjechałam, mówię, ojcze, mam w marcu operację. Okazało się, że to było dokładnie wtedy, kiedy mieliśmy rekolekcje. I jak tylko się o tym dowiedziałam, mówię, nie, no ja miałam takie pragnienie być na tych rekolekcjach wielkopostnych. Mówię, nie, to jest niemożliwe. Ja nie mogę spędzić tylko czasu tam w szpitalu, bo tak mi serce pragnęło być tutaj. Podeszłam do ojca, to była niedziela rano i mówię, ojcze, zrób coś, pomóż się, żeby mi zmienili termin, bo ja chcę być na tych rekolekcjach. I to była niedziela przed mszą świętą na Różańcu tutaj. Słuchajcie, po Różańcu spoglądam w komórkę, no bo jestem w diakonii medialnej, to często tam zaglądam, bo robię zdjęcia, filmiki. Ja patrzę, do mnie pisze pan doktor, że mam zmieniony termin, termin tej operacji. Także Pan Bóg działa natychmiastowo, przedstawiennictwo ojca. Dziękuję ci, ojcze, za to wszystko, co dla nas wypraszasz. No i zostałam na tych rekolekcjach. Ale jeszcze wcześniej, na cały Wielki Post, jakoś tak bardzo przygotowałam się do tego postu. Powiem szczerze, że jak nigdy przeżyłam ten post i modlitewnie. Skupiłam się i pewnego dnia ojciec opowiadał historię kapłana, który był bardzo chory i postanowił przez miesiąc się modlić o uzdrowienie. No i ja zrobiłam to samo. Rzeczywiście w tym Wielkim Poście modliłam się. Przyszedł czas rekolekcji. I w czasie rekolekcji, w dzień zwiastowania, jeszcze przed dzień chodziłam o kuli. Właściwie to były takie momenty, że znowu tą nogę ciągnęłam za sobą. Czasami nawet wychodząc z samochodu nie mogłam w ogóle nadepnąć. No a w tą sobotę mogłam się swobodnie poruszać. No i od tego czasu już nie potrzebuję kuli. Pojechałam na ten termin operacji. Byłam w szpitalu 4 dni, zanim lekarz mnie obejrzał. Wytargał mnie za tą nogę i stwierdził, że jednak operacja niepotrzebna, bo wszystko jest naprawione. Także chwała Panu. Dziękuję ojcom. Dziękuję też ojcu Grzegorzowi, bo mnie też bardzo wspierał, jak tam pojechałam. I dziękuję naszej siostrze Eli, która z miłością przez to pół roku się mną opiekowała, zajmowała. I dziękuję przede wszystkim Panu Jezusowi i Maryi za to wszystko, co czynią dla mnie. Chwała Panu. Tylko dopowiem odnośnie tutaj jeszcze Ani, to było tak, rzeczywiście było uroczystość zwiastowania i po porannych modlitwach, po śniadaniu było w miarę ładnie. Wyszliśmy tutaj na plac przed naszą rozmównicą. No i takie małe uwielbienie spontaniczne było. I tak byliśmy w takim kółeczku też i wielbiąc Pana klaszcząc, właśnie skacząc też. I w pewnym momencie właśnie dołączyła też Ania i ona skacze, klaszcze. Ja byłem w pewnym momencie przerażony. Przecież ona przed chwilą miała jeszcze kulę i wie, co się stało? A tu się okazuje, że Pan jest tutaj, zadziałał w tym momencie, w dzień zwiastowania. Miłość, miłosierdzie Jezusa. Mam na imię Michał, przyjechałem z Nowego Sącza i dziewczyny tutaj, co jeżdżą na spotkania, namówił mi, Misiek, idź, daj świadectwo, bo masz o czym mówić, nie? Powiem wam, że pamiętam jak dziś, to był kwiecień, otwarte spotkanie, mój przyjaciel mówi, Misiek, chcesz przestać pić, chcesz się zmienić?
ja cię gdzieś zabiorę, nie? Pomogę ci znaleźć to, co potrzebujesz, żebyś nie pił, żebyś się zmieniał życiowo, nie? Więc myślę, no dobra, no. On się zmienia, to ja też mogę, nie? W ogóle chcę. Zacznijmy od tego, nie? Zresztą alkohol mi do życia dziś niepotrzebny, nie? No i pojechaliśmy, ale po drodze jego żona mi mówi, Misiek, ale ty jesteś przygotowany, nie? Bo 9 godzin modlitwy, sobie myślę, no to pięknie, nie? 9 godzin, jak ja godziny nie mogę wysiedzieć w kościele, nie? Ale powiem wam, że to był mój najpiękniejszy czas, nie? Ten jeden dzień, który wtedy pierwszy raz przyjechałem tu, to był mój najpiękniejszy czas, nie? Ja pamiętam, przechodząc przez bramę tam u góry, ja to opowiadałem jeszcze jednej osobie tutaj ze wspólnoty, jej dzisiaj nie ma, ale to była taka moja, jest moją przyjaciółką, ona, jak poszedłem pić po 7 miesiącach, ona mi pół roku woziła różaniec z Medjugorje i za każdym razem do mnie do pracy przyjeżdżała, pytała się, czy jestem, nie? Jak wróciłem się, to mi dała ten różaniec, nie? Jak jej przyznałem się, że byłem u ojca Daniela, byłem w Czatochowie, mówi, no widzisz, ja na to czekałam, nie? Ja sobie myślę, no to jeszcze lepiej, nie? Wszyscy na to czekali, a ja tak długo zwlekałem, żeby znaleźć tą ojca Daniela i znaleźć tą Czatochową, żeby się zacząć zmieniać. I powiem wam, że faktycznie, nie? Tu Bóg na mnie zadziałał, nie? Ja nie piję. Nie piję już prawie 3 lata, tak? Ale zmieniam swoje życie od niedawna, nie? Od tamtego roku, od kwietnia. To jest nic, ale u mnie w domu się zmieniło, nie? Tata jest spokojniejszy. Ja się z tatą dogaduję. Pamiętam, ten mój przyjaciel mi kazał mówić do taty, jak robi awantury. Mów tacie, że go kochasz, nie? Ja sobie myślę, na pewno. To w ogóle było porażka, nie? Ale jak przyjechałem tu i wróciłem się do domu, pamiętam, ojciec Daniel mówi, że uwalnia od złych relacji w rodzinie, właśnie od obsesji picia, od tego wszystkiego. Przychodząc do domu w niedzielę po spotkaniu, ja widziałem rodziców w innym świetle. Ja widziałem rodziców, którzy siedzieli, czekali na mnie, nie? Oni nic do mnie nie mówili, a czekali, tak myśleli, gdzie, żebym ja coś powiedział, gdzie ja byłem, co ja widziałem i tak dalej. Ale tutaj ja mówię ciągle mamie, że tu nie da się tego opisać, co tu się dzieje. Tu się dzieje piękno, nie? Tu się dzieje, tu są dary od Boga, nie? Bo my co chwilę słyszymy jakieś świadectwo, uzdrowienie. Ja jestem takim świadectwem. Ludzie dzisiaj do mnie ostatnio przychodzą, pytają się, Misiek, skąd ty masz tyle radości w sobie? Z Czatochowej, nie? Ja dziś to wiem, nie? Ja mogę dziś powiedzieć uczciwie, nie? Że tu na mnie Bóg zadziałał. Tu, w tym miejscu Bóg na mnie zadziałał, Duch Święty. Wylałem tyle łez, 9 godzin płaczu. To przecież to było niemożliwe. Ja przez całe życie chyba się nie tyle wypłakałem, co ten. A teraz, jak przyjeżdżam, ja mam dar radości, nie? Dar radości z tego, że ja tu dziś jestem. Dar radości z tego, że ja mogę jechać ze wspaniałymi ludźmi na tą pielgrzymkę tutaj i mogę się modlić. I wiem, do kogo się dziś modlę, nie? Bo kiedyś znałem Boga tylko z religii, nie? A dzisiaj ten Bóg do mnie przemawia. Przez ludzi przemawia do mnie, przez drugiego człowieka przemawia do mnie, przez ojca Daniela. Ja uwielbiam nieraz, jak nie mogę przyjeżdżać, to internet w pracy czy gdziekolwiek, jak ojciec Daniel odprawia rano mszę, to ja tym żyję, nie? Żyję wspólnotą, żyję ludźmi, nie? I właśnie ta moja przyjaciółka z Sącza mówi, Michał, uwierz mi, że najlepiej zrobiłeś jak ten. Ja dziś mogę powiedzieć, nie? Że tak jak mój przyjaciel mówi, że żeby w to uwierzyć, trzeba tu być, nie? Ja tu dziś jestem, bo ja w to wierzę, nie? Ja wierzę w to, że tu jest Bóg, że tu są ludzie oświeceni przez Boga. I ojcze Danielu, wiedz jedno, nie? Że dopóki ja będę żył i będę trzeźwiał, to ja będę razem z tobą, bo ja tego Boga tu poznałem. On mnie tu dotknął, nie? To nie jest tak, że ja se tu przyjechałem i wyszedłem, nie? Powiem wam, że naprawdę u mnie ta zmiana, która cały czas jest, bo ona każdego dnia jest zmianą, nie? Każdy jeden 24 godziny to jest moja zmiana, bo to, że ja nie piję, ale ja zmieniam życie, nie? Ja dzisiaj, co najważniejsze u mnie, ja dzisiaj wiem, do kogo się modlę, nie? Ja dzisiaj wychodzę z Bogiem na spacer, nie? Idę z Bogiem do pracy, idę z Bogiem na spacer, idę z Bogiem do kościoła i ten Bóg jest wszędzie, w każdym etapie mojego życia. Dziś, nie? Czy to jest w domu, czy to jest przy śniadaniu, czy przy kolacji, wszędzie. Czy to tu? Nie tylko tu, ale całe moje życie jest okiełzane Bogiem, nie? Powiem wam, że ja tego wcześniej nie miałem. Chodziłem do kościoła i nie miałem. Ja to tu dostałem, nie?
na tym pierwszym moim spotkaniu tu dostałem. I ja nieraz mówię, że okej, w niedzielę czy tam w tygodniu sobie idę się pomodlić. To jest takie doładowywanie, nie? Akumulatorów od Boga, które dostałem. Ale tu w Czatachowej na tych spotkaniach ładuję do pełna, żeby mieć na cały miesiąc, nie? Bo ja dziś wiem jedno, że ja bez tych akumulatorów, bez tego ładowania akumulatorów w Czatachowej, ja bym nie żył, nie? Bo ja bym pił. Bo Bóg mnie uzdrowił z tej choroby alkoholizmu, nie? Bóg mnie uzdrowił z alkoholizmu, Bóg mi uzdrowił dom, gdzie ja dziś z tatą rozmawiam. Jak krzyczy, to mu powiem, tata, nie krzycz, bo i tak cię kocham, nie? Wcześniej tego nie umiałem, nie? Ja dziś to rozumiem, nie? Że Czatachowa jest opięta właśnie miłością Maryi, nie? Jak tu stałem, sobie myślę, Matko Boska, weź, pokieruj mną, nie? Dzisiaj wiem, że każde moje słowo wypowiedziane, czy to tu, czy do drugiego człowieka, to jest wypowiedziane przez to, że ona jest ze mną, że mój Bóg jest tutaj ze mną, nie? Że ja w Niego wierzę. Bo kiedyś, jak wychodziłem na spacer, to szedłem tylko, nie? Ja dzisiaj słyszę śpiew ptaków, słyszę ludzi, którzy do mnie się zwracają, którzy do mnie dzwonią. Ja kiedyś od nich uciekałem, nie? No ptak śpiewa, ale gdzie ja bym się tam wsłuchiwał w to, nie? No śpiewa, no jest, nie? Nie widziałem, jak się liście rozkwitają, no bo ważniejsza była woda, nie? A jak wychodzę z kościoła, to ja idę na spacer, nie? I dlatego ja mam dzisiaj ogromną radość, że ta Czatachowa jest. Ja tak jak mówię, że dopóki będę, to ja będę za nią się modlił, nie? I za ojca Daniela, i za ojca Grzegorza też. Bo tu jest pięknie, nie? Ja nieraz mówię do przyjaciela jeszcze, ostatnie słówko, że jak przyjeżdżam tu, to ja czuję, jak ten Duch Święty idzie tutaj w stronę Czatachowej, bo tak fajnie po drzewach, nie? Idzie ten wiatr, wieje i nagle fu, i wszyscy zasypiają, wszyscy się śmieją. To jest niesamowity dar od Boga, że ja dzisiaj widzę w ogóle działanie Boga w życiu, nie? Bo ja wcześniej tego nie widziałem, nie? No wszystko, te uśmiechy ludzi przede wszystkim, nie? Ja byłem bardzo ponurym człowiekiem, bo mnie alkohol niszczył. Dziś, kiedy ja widzę wszystkich uśmiechniętych, nie? I tak dalej, to czemu ja mam się nie śmiać? Przecież po to jestem tu dziś, żeby napełnić się uśmiechem. Dziękuję. Dziękujemy naszemu bratu Michałowi za to właśnie bardzo radosne świadectwo, które świadczy właśnie o tym, jak Bóg może uczynić i czyni w nim i wielu innych wielkie cuda swojej miłości. I właśnie to też mnie osobiście tak dotknęło, właśnie, że on odkrył to, żeby żyć Bogiem nieustannie, że to jest też takie życie, które prowadziło wielu świętych, wielu mistyków, że właśnie żyli w obecności Boga nieustannie. A tutaj Pan Bóg nam daje to, można powiedzieć, od razu. Wielu tym świętym udzielał to po wielu latach doświadczeń, postów, pokuty kiedyś. Takie życie w Jego obecności, właśnie taki kontakt z Nim nieustanny. A tutaj Pan Bóg przyjeżdżacie i daje od razu. Nie trzeba być mistykiem, ale mistykiem się człowiek staje. Miłość i miłosierdzie. Przyjechałam z Krakowa, jest mi na imię Józefa. I ja w sumie nie świadectwo, ale po miesiąc temu, co byłam, na następny dzień dowiedziałam się, że ja bluźnię, przyjeżdżając tu, że popełniam ciężki grzech bluźnierstwa. I że tutaj działa szatan. Ja mówię, no to dobrze, działa szatan. Panu Jezusowi też mówili, że działa, wyrzuca duchy, złe duchy i uzdrawia przez szatana. Odnośnie grzechu ciężkiego, to też powiedziałam, ksiądz chyba nie wie, co to jest grzech ciężki. I nie umiał mi wytłumaczyć. Ja mówię, ksiądz nie wie, co to jest bluźnierstwo i co to znaczy grzech ciężki. I ja mówię, grzech, to ja jeszcze pamiętam z komunii i z późniejszego okresu, że trzeba świadome i dobrowolne przekroczenie przekazania Bożego lub kościelnego z rzeczy ważnej lub mniej ważnej. I proszę mi wytłumaczyć, gdzie ja popełniam ciężki grzech bluźnierstwa.
Ksiądz nie umiał mi wytłumaczyć, uciekł i powiedział, żebym sobie sama to wytłumaczyła. Dziękuję. A ja postanowiłam wtedy, a jeszcze się go pytam, a ma ksiądz margaretki? Jedną. A ja mówię, to ja właśnie dla tych kapłanów, którzy są w Czatachowej, zakładam margaretki i nie jedną. Dziękuję. Bóg zapłać za kapłanów, za wszystko. Bożego błogosławieństwa i opieki Maryi życzę. Niech was Pan Bóg błogosławi szczerze na każdym kroku. Dziękuję. Bóg zapłać. Także dziękujemy również to świadectwo, chociaż tutaj nasza siostra też składała świadectwo wcześniej, ale też uzupełniła tym, co dzisiaj powiedziała, to świadectwo. I tak jak tutaj z radością, z takim poczuciem humoru wyraziła to, co czasem tutaj słyszycie, ja tutaj o tym wspomniałem też na homilii, że właśnie tak naprawdę ci, którzy atakują was, prześladują, niestety naszą też, właśnie nas wszystkich, właśnie wspólnotę i was przyjeżdżających, to jak się zapyta ich tak naprawdę dlaczego, to nie mają argumentów, nie są w stanie wypowiedzieć tego, jaki grzech, jakie bluźnierstwo, a jeżeli nie są w stanie tego wytłumaczyć, nie mają argumentów, no to wtedy jest to po prostu oczernianie, zniesławianie i to też tym bardziej świadczy o tych osobach, że właśnie one się mylą, że one błądzą. A tutaj, tak jak słyszeliśmy, tyle Bożego błogosławieństwa, tyle obfitości łask, co otrzymujecie, między innymi tutaj, ale wiadomo, że można otrzymać w każdym miejscu, w którym Pan Bóg się objawia człowiekowi, który prosi, modli się, ale są takie miejsca, które szczególne są, przeznaczone do tego, żeby właśnie że Bóg się tam szczególnie objawiał, bo Bóg takie miejsce właśnie wybrał sobie tutaj. Dlatego otrzymujecie wiele łask, będąc tutaj na tym spotkaniu, modlitwem, słuchając Słowa Bożego, to na pewno też przez to, jak się słucha Słowa Bożego, się adoruje, to sam przecież Kościół katolicki stwierdza nasz, w którym jesteśmy, w którego sercu jesteśmy, że ktoś, kto pół godziny adoruje Pana Jezusa, otrzymuje łaskę odpustu zupełnego. Albo ktoś, kto słucha Słowa Bożego, a tutaj też jest przecież dużo adoracji, też słucha Słowa Bożego przez mniej więcej pół godziny, też może otrzymać, czy czytać, czy słuchać łaskę odpustu zupełnego, czy również jak je otrzyma raz, bo tylko raz dziennie można otrzymać łaskę odpustu zupełnego, także wiele razy odpusty cząstkowe. Więc ile otrzymujecie tutaj również odpustów? Nawet nie do końca jesteście świadomi, modląc się tyle godzin, co nie jest dla nas obciążeniem. Wiadomo, że to może ciało czasami nie do końca nadąża za tym, co chce duch, serce, dusza, ale się poddaje temu, bo tyle dobra jest dla duszy. Od łaski Boże, odpusty, przychodzi Pan, czyni cuda. Czego możemy chcieć więcej? I to wszystko za darmo, z miłości. Tylko właśnie przyjechać tutaj albo też pomodlić się, słuchając na żywo, czy te słuchania, czy też do słuchania właśnie nagrania. Też tutaj jeszcze tak podkreślam i polecam, żebyście nie tylko sami słuchali, ale innych zachęcali do słuchania na żywo, czy tych nagrań nagranych. Niektórzy nawet słyszę, jak słuchają też tych nagrań tak zwanych starych, jeszcze 10 lat czy kilkanaście lat wcześniej, jak to odkrywają te spotkania, które dalej są żywe. To jakby to się odbywało w teraźniejszości. Ile poznań jest, ile jest proroctw, które po kilkunastu latach dalej to jest aktualne. I to spotkanie było dane na przykład 11 lat temu, a Pan Bóg, wiedząc, że człowiek będzie po 11 lat później słuchał to nagranie, dotyka go i mówi do niego, go uzdrawia. Także to jest dalej aktualne, tak samo jak
jak przede wszystkim Ewangelia jest aktualna, tyle razy ją czytamy, ona ciągle się wypełnia też w nas, jeżeli ją z wiarą słuchamy. I dlatego Ewangelia wypełnia się na naszych oczach. Jeżeli wierzymy, to żyjemy Ewangelią, to znaczy żyjemy tym, co Chrystus powiedział, co dokonał i dalej dokonuje i dalej do nas mówi. Więc żywa Ewangelia jest naszym udziałem i za to też poprzez również te świadectwa chwała miłosiernemu Bogu. A teraz powstańmy. Panie Jezu, pragniemy podziękować Tobie za te wszystkie proste, gorące świadectwa, które mówią o tym, jak Ty przemieniasz, Panie, każdego, kto poddaje się Twojej miłości, jak obsypujesz łaskami, jak uwalniasz od grzechów, od zła. Tyle uzdrowień, tyle powrotów do Ciebie, do Kościoła. Tylu ludzi, którzy kochają Kościół, kochają kapłanów, nawet tych, którzy nie zawsze się dobrze zachowują. I dziękujemy Ci za te świadectwa, które nas podnoszą, umacniają nas wszystkich, także nas, kapłanów, i pokazują właśnie, jak posługujesz się nami, jak jesteś żywy, prawdziwy, i jak bardzo nas kochasz tak, z takim wielkim szacunkiem, z taką delikatnością. I jak bardzo jesteśmy przez Ciebie też przeznaczeni do chwały, do nieba. I to widzimy, Panie. I właśnie za to Cię wysławiamy, Boże, w Trójcy Jedyny. Wysławiamy także Maryję, Ciebie, Matko, też miłujemy, dziękujemy.